Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. Dziś tematy bardzo mocne. Proszę o udostępnianie tego materiału. Na wszystko mam kwity w postaci doniesień, publikacji prasowych. Po pierwsze, rząd Słowacji chce zakazać szczepionek mRNA. Czy mówi Państwu to coś? Chodzi o szczepionki, między innymi na C19. Mówi, że to bioterroryzm. Te szczepionki poważnie zagrażają życiu. Po drugie, The New York Times ujawnia bulwersujący raport dotyczący tego, co dzieje się w strefie gazy. Lekarze, i to nie palestyńscy, zeznają, że snajperzy w Izraelu z premedytacją strzelają do dzieci, celują prosto w głowę. Ostrzegam, to materiał będzie dla osób o mocnych nerwach, ale przedstawię Państwu kilka cytatów. Po trzecie, w Iranie Izrael i Stany Zjednoczone chcą wprowadzić tak zwaną demokrację. Moim zdaniem, planowany jest tam. Tak zwany zamach stanu. Izrael już ustawia, kto będzie tymczasowo przewodził nowemu rządowi. Ten człowiek wygłosił już przemówienie, orędzie, które na platformie X obejrzało już ponad 9 milionów osób. Według mnie z tego będzie duża wojna. Mamy też huragan Milton, który na Florydzie w USA pozbawił ponad 3 miliony osób prądu, zniszczył kilkaset domów, a ponad 120 kompletnie. Kilka osób straciło życie, ale prawdziwe straty dopiero będą oszacowane lada dzień. Jest też ciekawostka. Zatrzymano prezesa spółki PZU Ukraina. Miał przy sobie, przy przekraczaniu granicy z Polski na Ukrainę, miał przy sobie 30 gramów narkotyków, w tym sporo amfetaminy. Nieźle bawią się elity, prawda? Ktoś powie, a ja znam tam na Ukrainie, przynajmniej z telewizji, też pana kokainu. Na pewno państwo wiecie, o kogo chodzi. Oczywiście, pardon, przepraszam, elity, tak naprawdę to słowo, którego może nie powinienem był użyć, bo to obraża prawdziwe elity ludzi inteligentnych, którym zależy na tym, co się dzieje i aby się dobrze działo, chociażby w Polsce i nie tylko. Czyli trzeba powiedzieć jasno, że Prawdziwe elity są skutecznie od dekad powstrzymywane przed stanowiskami, miejscami w Sejmie, rządzą agentury, służby i w większości, moim zdaniem, prostacy, którzy dorwali się do koryta, bo takimi łatwo się steruje. Przechodząc teraz, drodzy Państwo, do nieco większej porcji szczegółów, jeżeli chodzi o kwestie, które na dzisiaj przygotowałem, zanim przedstawię jeszcze publikację, chciałbym to nieco rozwinąć. Mianowicie, Słowacja chce zakazać szczepionek wspomnianych, mRNA, nazywając je, i tu cytat Petera Kotlara, członka rządzącej Słowackiej Partii Narodowej. On nazywa te szczepienia aktem bioterroryzmu. To cytat. Raport Słowacy opracowali na zlecenie. Czyli naukowcy Słowacy opracowali na zlecenie słowackiego rządu. On pokazuje wprost, że te preparaty mogą zmieniać DNA i mogą być do celu stworzone. Swoją drogą przypuszczam w tym miejscu, że mnóstwo Polaków ma nadzieję, że sanitarni zamordyści w Polsce, niektórzy celebryci, pseudoeksperci, sztandarowi sanitarni podżegacze w Randze, a właśnie, może nie będę mówił, wszyscy wiemy o kogo chodzi, że ci wszyscy także w Polsce już robią pod siebie. Bo na Słowacji sądzę, że tak. Uważam, że wielu Polaków, wiele Polek i Polaków jest przekonanych co do tego, że prędzej czy później zostaną ci ludzie, oprawcy, pociągnięci do odpowiedzialności. Nic nie trwa wiecznie, proszę Państwa. Nawet system Big Farm, który póki co daje im schronienie prawne i wielkie pieniądze. A i zapomniałem, wsparcie gigantyczne, gigantyczne wsparcie propagandy mediów głównego nurtu. Bo przecież to wszystko siedzi w jednej kieszeni. Tych samych kręgów. Chodzi o Deep State i sami Państwo wiecie, że to wcale nie są żarty. Przecież wiele osób w Polsce, według mojej oceny, uważa, że ludobójstwo mogło istnieć w związku z tym, co się działo. I to nie na jednej płaszczyźnie, a na kilku. Na przykład zgony chodzi mi o zgony nadmiarowe z powodu Zatarcia się możliwości przerobowych służby zdrowia, nieprzyjmowania ludzi w szpitalach. To chociażby wstrzymywanie zabiegów, ratujących życie, jeśli u kogoś stwierdzono, prawda, te, to, tę przypadłość tamtejszą, C-19. Po drugie, powikłania, po ewentualne powikłania, które nie występowały od razu, jednostronna podróż do nieba po przyjęciu preparatu. Każdy, myślę, z Państwa też zna osoby, co najmniej kilka, które. Doznawały jakichś dziwnych przypadłości wieńcowych, sercowo-naczeniowych itd. Tak Prawda? Zatem to tyle tytułem wstępu. Rozwinięcie kolejnych zagadnień będzie przy okazji przedstawiania Państwu właśnie publikacji prasowych. Przechodząc do sedna, zaczniemy od publikacji medium tak zwanego głównego nurtu. Chodzi o telewizję TVP czy TVP World. Otóż w publikacji z 10 października napisane jest tak, tytuł. Rząd Słowacji rozważa zakaz stosowania szczepionek MRNA. Tak, to wcale nie żart. Czego dowiemy się jeszcze z tego artykułu? Rząd Słowacji rozważa zakazanie stosowania szczepionek MRNA przeciwko, sami wiecie Państwo czemu, po opublikowaniu kontrowersyjnego raportu na temat zarządzania pandemią który przyczynił się do rezygnacji ministra zdrowia kraju. Raport został sporządzony przez Komisję Śledczą pod przewodnictwem Petera Kotlara, członka rządzącej Słowackiej Partii Narodowej, który sprzeciwiał się procesowi podawania preparatów podczas, wiecie Państwo, jakiego szaleństwa. Na konferencji prasowej 2 października Kotler powiedział, że przedstawił raport rządowi i że zaleca wstrzymanie podawania preparatów. MRNA do czasu udowadnienia, że są bezpieczne, zastrzyki MRNA zmieniają ludzkie DNA, zostały nieodpowiednio przetestowane i są dlatego niebezpieczne, stwierdził również. Kotlar nazwał pandemię aktem bioterroryzmu według agencji pracowej TAS TASE, a także cudzysłów sfabrykowaną operacją. Wydaje się, że komentarze wraz z, zaportem, z raportem przyczyniły się do ustąpienia Zuzany Dolinkowej, słowackiej minister zdrowia, w piątek. Chociaż podkreśliła inne czynniki, takie jak niewystarczające priory, priory, priorytetyzowanie opieki zdrowotnej. Skrytykowała również Kotlara i jego raport. Zatem, drodzy Państwo, coś mi się wydaje, że może to dać wielką odwagę, Innym państwom, innym osobom, które nie mogą się pogodzić z tym, jak zapewne duża część Polek i Polaków, że ta sprawa nie została rozliczona, że wciąż próbuje nam się serwować jakieś inne, podobne akcje z, można powiedzieć, innymi wirusami w roli głównej. Przecież to, co wtedy się wydarzyło, musi być, powinno być rozliczone. I tak jak wspomniałem, Uważam, że wiele osób w Polsce dozna tak zwanej satysfakcji, jeśli zobaczymy niebawem, miejmy nadzieję, że do tego dojdzie, wyciągniętą odpowiedzialność i tylko tyle w stosunku do osób, które w poszczególnych sektorach czy państwach w Polsce, tu konkretnie mam na myśli poszczególne osoby w resorcie zdrowia, opłaconych celebrytów powinna ta sytuacja nadejść. I podkreślam, moim zdaniem Słowacja, rząd Słowacji daje tym samym zielone światło dla innych państw. Pan Kotlar, członek rządu słowackiego, pokazuje, że można. Zatem należy przestać się bać, mówić jak jest. Zatem ja zachęcam również do nazywania czarnego czarnym, a białego białym. Teraz przechodzę do tematu naprawdę bulwersującego, zatem osoby o słabych nerwach, proszę uprzejmie o przewinięcie do kolejnego tematu. Otrzymałem dziś od jednego z was, drodzy Państwo, czyli od jednego z widzów tego kanału link do materiału, który natychmiast postanowiłem również rozpowszechnić. Przedstawiam link, czy przedstawiam portal uncutnews.ch, czyli jest to, można powiedzieć, serwis informacyjny szwajcarski w tłumaczeniu bez cenzury, prawda? I teraz na początku, czytając pierwsze wersy tej publikacji, publikacja jest z 10 października, z dnia dzisiejszego. Myślę sobie, aha, to znaczy... Nie kwestionuję tych doniesień, ale czy istnieją na to jeszcze inne dowody? Oczywiście mógłbym tu Państwu to czytać po niemiecku. E, ukończyłem w Niemczech studia, posiadam tytuł Diplom Kaufmann i e, zaoszczędzę tego Państwu, jednak przetłumaczę na język polski. Chociaż tytuł w oryginale brzmi: Israelische Scharfschützen schießen Kinden, Kindern routinemäßig und absichtlich innen kopf. Czyli. Mamy sytuację ewidentną. Tłumacząc to na język polski, brzmi to tak. Izraelscy snajperzy rutynowo i celowo strzelają w głowę palestyńskim dzieciom. I teraz tu jest napisane również cytu, cytat. Dowody są niezaprzeczalne, a źródła tak solidne, jak tylko pochodzą, tłumaczenie Google Translatora. Istnieje góra solidnych dowodów na to, że izraelskie. Siły w gazie rutynowo i celowo strzelają w głowę palestyńskim dzieciom. W New York Times opublikowano kolejny raport lekarzy, w którym stwierdzono, że siły izraelskie nieustannie strzelają w głowę palestyńskim dzieciom. I ten raport jest zatytułowany 60, 65 lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Dwukropek. Co widzieliśmy w strefie gazy? Raport zaczyna się następująco. Ale teraz, żeby nie było wątpliwości, kliknę, bo to nie jest link. I rzeczywiście Prowadzi mnie ten e, artykuł do strony archiwalnej The New York Times, która, jak się wydaje, została już zdjęta z ogólnej rozkładówki New York Timesa. Przypadek? Nie sądzę. Niemniej udało mi się w odmętach internetu odszukać oryginalną stronę publikacji na łamach New York Timesa. Drodzy Państwo, zatem nie musimy zerkać do tego linku, do podlinkowanego jako stronę archiwalne linka, tylko mamy to tutaj bezpośrednio. Sami Państwo widzicie, newyorktimes.com, 65 doktorów, pielęgniarek i pracowników medycznych, paramedyków, co widzieliśmy w gazie. Tłumaczę Google Translator na język polski, adres tego źródła widzicie Państwo tutaj na górnym pasku. I czytam, bo to cytaty będą z publikacji New York Timesa. Pracowałem jako chirurg urazowy w strefie gazy od 25 marca do 8 kwietnia. Pracowałem jako wolontariusz na Ukrainie i Haiti, dorastałem we Flint w stanie Michigan, widziałem przemoc i pracowałem w strefach konfliktu. Ale z wielu rzeczy, które wyróżniały się w pracy w szpitalu w strefie gazy, jedna mnie uderzyła. Prawie każdego dnia, kiedy tam byłem, widziałem nowe, małe dziecko, które zostało postrzelone w głowę lub klatkę piersiową, z których praktycznie wszystkie zmarły. W sumie 13. Jeden lekarz widział 13 przypadków. Przypadek? Nie sądzę. To są strzały snajperskie. W tamtym czasie zakładałem, że to musiała, musiała być sprawka szczególnie sadystycznego żołnierza, który mieszkał w pobliżu. Ale po powrocie do domu spotkałem lekarza medycyny ratunkowej, który pracował w innym szpitalu w Gazie dwa miesiące przede mną. Nie mogłem uwierzyć, ile dzieci widziałem postrzelonych w głowę, powiedziałem mu. Ku mojemu zdziwieniu odpowiedział tak, ja też, każdego dnia. Ogromna ilość informacji o skali zniszczeń w Strefie Gazy została zebrana z danych satelitarnych, organizacji humanitarnych i Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy. Jednak Izrael nie pozwala dziennikarzom ani śledczym do spraw praw człowieka na wjazd do strefy gazy poza bardzo małą liczbą podróży reporterskich z izraelskim wojskiem w asyście. A historie palestyńskich dziennikarzy w strefie gazy nie zostały przeczytane wystarczająco szeroko, pomimo niewiarygodnego ryzyka, jakie podejmują relacjonując te wydarzenia. Czy zatem jest przypadkiem, że w tym konflikcie zginęło niemal 200 dziennikarzy w strefie gazy? Ludzi, którzy... Byli odważni, chcieli wykonywać pracę dziennikarską i relacjonować opinii publicznej, światu, co tam się dzieje, jakie ludobójstwo tam trwa. I drodzy Państwo, zastanówcie się, jeżeli będziecie uważać, poważać kogoś, kto, choć w jednym procencie wypowiada się na temat tego, co robi Izrael w Strefie Gazy pozytywnie, mówiąc, że ma prawo, że się broni, absolutnie nie ma to nic wspólnego. Za to ta, to działanie ma wspólnego wiele z tak zwaną doktryną Tachi, o której już dwukrotnie na tym kanale państwo, e, Państwa notyfikowałem, czy informowałem po prostu. Ta doktryna zakłada uczynienie jak największych szkód i strat po stronie ludności cywilnej, aby ta miała dosyć konfliktu, aby może możliwie zmusiła swoje siły militarne do zawieszenia broni i do zaprzestania. To ta doktryna zakłada, że trzeba odcinać wodę że trzeba burzyć szpitale i że trzeba tak traktować dzieci. Na no własne oczy widziałem pewnego rodzaju materiały, wideo, których tu państwo oszczędzę, oczywiście, jak to aresztowane są dzieci. Pięcioletnie, siedmioletnie, ośmioletnie, nawet w tym wieku. Zatem zastanówmy się wszyscy, co każdy z nas zrobił i mógł, może zrobić ewentualnie, aby to szaleństwo się zakończyło. I w swoich, drodzy Państwo, zapatrywaniach politycznych, w swoich głosach, weryfikujcie swoje poparcie dla osób, które mówią, że wspierają tutaj działanie państwa na literę I, bo to państwo robi z premedytacją takie rzeczy. To, co tu państwu pokazuje, nie dzieje się przypadkowo ani w wyniku swawoli jakiegoś żołnierza. To dzieje się w wyniku wydawanych rozkazów. Bo Jof Galant, szef Ministerstwa Obrony Narodowej tego państwa na literę I, mówił wprost. We are fighting human animals, czyli walczymy z ludzkimi zwierzętami i tak ich będziemy traktować. Czytamy dalej. Istnieje jednak grupa niezależnych obserwatorów, którzy obserwują tę wojnę z bliska dzień po dniu. Są to wolontariusze pracujący w służbie zdrowia. A wiecie Państwo, ilu takich medyków zostało już tam przeniesionych na tamten świat również w wyniku strzałów snajperskich lub bombardowań miejsc, w których pracują? Ponad tysiąc. A więc niemal 200 dziennikarzy, ponad tysiąc pracowników medycznych. Dzięki osobistym kontaktom w społeczności medycznej i sporej ilości poszukiwań w internecie udało mi się nawiązać kontakt z amerykańskimi pracownikami służby zdrowia, którzy służyli w strefie gazy od 7 października. Wielu z nich ma rodzinne lub religijne powiązania z Bliskim Wschodem, inni tak jak ja, nie, ale poczuli się zobowiązani do wolontariatu w Strefie Gazy z różnych powodów. Korzystając z pytań opartych na moich własnych obserwacjach i rozmowach z kolegami lekarzami i pielęgniarkami, współpracowałem z Times Opinion, aby przeprowadzić ankietę wśród 65 pracowników służby zdrowia na temat tego, co widzieli w Strefie Gazy. 57, w tym ja, było chętnych, aby podzielić się swoimi doświadczeniami na piśmie. Pozostałych ośmiu uczestniczyło anonimowo, ponieważ albo mają rodzinę w strefie gazy, albo na zachodnim brzegu, albo obawiają się odwetu w miejscu pracy. Oto co widzieliśmy. 44 lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych widziało liczne przypadki dzieci w wieku przednastoletnim postrzelonych w głowę lub w klatkę piersiową w strefie gazy. Pewnej nocy na oddziale ratunkowym w ciągu 4 godzin widziałem sześcioro dzieci w wieku od 5 do 12 lat, wszystkie z pojedynczymi ranami postrzałowymi czaszki. I teraz, jeżeli mamy ranę postrzałową czaszki, to zadajcie sobie pytanie, czy to jest, w jaki sposób można oddać taki strzał? Odpowiedź brzmi bardzo prosto. Albo z broni krótkiej z bliska, albo z broni długiej, precyzyjnej, najczęściej z optyką, czyli z celownikiem optycznym, czyli broń snajperska. Bo to nie przypadek przecież. To nie są przypadkowe postrzelenia. Czytamy dalej. Nina N.G., pielęgniarka oddziału ratunkowego, 37 lat, Nowy Jork. Pacjenci pediatryczni z ranami postrzałowymi byli leczeni na podłodze, często wykrwawiając się na podłodze szpitala z powodu braku miejsca, sprzętu, personelu i wsparcia. Wielu zmarło niepotrzebnie. Doktor Mark Perlmutter, ortopeda. 69 lat. Rocky Mount, Karolina Północna. Widziałem kilkoro dzieci postrzelonych kulą z dużą prędkością, zarówno w głowę, jak i w klatkę piersiową. Doktor Inf Irfan, Galaria. Nasz zespół opiekował się czwórką lub piątką dzieci w wieku od 5 do 8 lat, które zostały postrzelone pojedynczymi strzałami w głowę. Wszystkie zgłosiły się na pogotowie w tym samym czasie, czyli zostały przywiezione, Po to tłumaczenie Google Translatora. Wszystkie zmarły. Rania Afanech. Ratownik medyczny, 23 lata. Sawanach. Widziałem, dzie widziałam dziecko, które zostało podstrzelone w szczękę. Żadna inna część ciała nie została dotknięta. Był całkowicie przytomny i świadomy tego, co się dzieje. Wpatrywał się we mnie, krztus krztusząc się własną krwią, gdy próbowałam odesłać krew zepsutymi urządzeniami ssącymi. Drodzy Państwo, dr. Achila Katan, lekarz-anestezjolog, Kalifornia. Widziałam 18-miesięczną dziewczynkę z raną postrzałową głowy. Dr Ndal Farah, anestezjolog, Ohio. Widziałem wiele dzieci. Z mojego doświadczenia wynika, że rana postrzałowa często dotyczyła głowy. Wiele z nich miało nieuleczalne, trwałe uszkodzenie mózgu. Dzieci trafiające do szpitala z ranami postrzałowymi głowy zdarzały się niemal codziennie. 63 lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych zaobserwowało poważne niedożywienie u pacjentów palestyńskiego personelu medycznego, i ogółu społeczeństwa. I tu znowu, drodzy Państwo, kolejne wypowiedzi. 50, 52 lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych zaobserwowało niemal powszechne zaburzenia psychiczne u małych dzieci, a niektóre z nich miały myśli samobójcze lub twierdziły, że chciałyby umrzeć. A Wy, drodzy Państwo, jak myślicie? Wyobraźcie sobie, że jesteście dzieckiem, kiedyś każdy z nas był, a więc zdani całkowicie na otoczenie, na najbliższych i. Widzicie, że wokół was jest wojna tak barbarzyńska, że spowodowała zniszczenie, zburzenie dwóch trzecich zabudowań, które się nie nadają w strefie gazy do użycia. Co byście myśleli? Ja w tym miejscu wyrażam nadzieję, że powstaną w przyszłości odpowiednie trybunały, które, czy odpowiedni trybunał karny, który nie fasadowo, nie tak jak po II wojnie światowej, tylko rzeczywiście, realnie będzie rozliczał te, zbrojnie, te zbrodnie i wyciągnie konsekwencje również w stosunku do polityków innych państw. Będzie rozliczał każdego z nazwiska, kto choć w swojej jednej wypowiedzi przyznawał prawo państwu na literę I do tego, co tutaj robi w strefie gazy, mówiąc w heretycznych słowach, że ma, pra że ma prawo do obrony. Tylko przypomnę, w strefie gazy zginęło ponad 40 tysięcy osób, 17 tysięcy to dzieci, 100 tysięcy osób jest rannych. Kto się tutaj, drodzy Państwo, okazuje być terrorystą? Ocencie to sami. I tak, wiem, że może dla części z Państwa brzmieć to jak mi się powtarzał, ale szczerze powiem, że będę robił to na tyle częstotliwie, na ile uznam za stosowne. I proszę tutaj o wyrozumiałość. Jeśli ktoś z Państwa jej nie ma, no to powiem to po raz pierwszy. Nie trzeba oglądać materiałów na tym kanale. Uważam, że powinniśmy coś zrobić, domagać się tego od naszego otoczenia, bo to się rozniesie niczym reakcja łańcuchowa. Jeżeli ktoś w moim otoczeniu by, bym powiedziałby mi, że tutaj Izrael się broni, natychmiast wyłożyłbym argumenty i konkrety. Niemniej takich przypadków nie mam. Nie wiem czemu, być może ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem merytoryczny, dysponuję danymi, liczbami i faktami, którymi mogę sypać jak z rękawa. Ale też, że tych rzeczy, które tu przedstawiam, podważyć się nie da. To jest niepodważalne, drodzy Państwo, co tutaj dla Państwa analizuję. Za każdym razem pokazując źródła. I teraz uważam, że ma szansę roznieść się to niczym reakcja łańcuchowa. I w pewnym momencie dotrzeć także do rządzących. Miejmy taką nadzieję. Kolejne doniesienia widzicie tu Państwo na pasku postępu. Jestem w połowie tego artykułu, w połowie tej publikacji. I tego jest, tych informacji jest tutaj całe mnóstwo, gdyż, tak jak wspomniałem na początku, to raport. To raport, który opublikowany został na łamach The New York Times. Teraz przechodzimy do tematu Iranu, który według mnie za lada moment dozna jakiegoś przewrotu, który zapowiadał Beniami Netanyahu, mówiąc w odezwie, w takim orędziu do narodu Iranu, że stanie się to szybciej niż myślicie. Uwolnienie Iranu spod aktualnej władzy. I teraz znacie Państwo to powiedzenie, oczywiście trzeba wprowadzić demokrację. To właśnie w tych słowach wypowiada się także Reza Palawi, człowiek, którego tutaj widzicie, czy Reza Pahlavi, mam nadzieję, że dobrze teraz wymawiam to nazwisko. To jest człowiek, który był podczas kilka dekad temu, podczas rewolucji islamskiej w Iranie, wypędzony. Ale pochodzi też z rodziny i jest kontynuatorem pewnej linii, której uważam mieszkańcy Iranu wcale nie chcieliby, aby powróciła. I teraz. Dzieje się to wszystko przy współpro, czy współakampaniamencie, jako propagandzie prawda, mediów głównego nurtu, bo przecież jeżeli jakieś państwo jest reżimem, jest tam dyktatura, według e, oczywiście Stanów Zjednoczonych i Izraela, to te państwa mają prawo wprowadzić tam demokrację. To nie dzieje się nic złego, to nie jest wojna, prawda? Mam nadzieję dostrzegacie tutaj ten sarkazm. Otóż człowiek, którego tu widzicie, to wygnany z Iranu, tak zwany książę koronny. On mówi, że jest gotowy poprowadzić rząd tymczasowy. Przemówienie, sami zobaczycie zaraz, krótki fragment, około minuty. Ten sam reżyser, moim zdaniem, i ten sam scenarzysta, i ten sam copywriter pisał tu tekst, podobnie jak w przemówieniach dla Benjamina Netanyahu. Tak więc ja przynajmniej dostrzegam tutaj ewidentnie cechy wspólne, a wydaje mi się, że mam tutaj oko do takich rzeczy. Wiele osób już dostrzega, że to marionetka Izraela i Rzymian, oczywiście też władzy za Waszyngtą. Muszę przyznać, że widzimy już tym samym więcej z tego planu Izraela dla przewrotu w Iranie, ale dowiecie się też, że właśnie ta dynastia Pachlawich to. Powiedzieć, że są znani z demokracji, to tak jak powiedzieć, że w Polsce mamy suwerenną władzę. Na dodatek, też powiem Państwu jeszcze jedną ciekawą rzecz. Dzisiaj publikacja izraelska The Times of Israel cytuje szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Izraela. Yoav Galant mówił, że atak, nasz atak, czyli atak Iz Izraela na Iran, będzie śmiertelny, precyzyjny i zaskakujący. Ale mało tego, dziś wydane publikacje prasowe potwierdzają, że Biały Dom chce, Biały Dom popiera operację lądową w Libanie. Nazywając to, czy formułując tutaj takie wypowiedzi, że popieramy ograniczoną operację, czyli specjalną operację wojskową w Libanie. I powiedzieć, że hipokryzja to mało, prawda? No bo gdy Rosja mówi specjalna operacja wojskowa, no to nie, nie, nie. To barbarzyństwo, wojna pełnoskalowa. Gdy Izrael mówi. Specjalna operacja wojskowa, ograniczone operacje militarne, to jest wszystko w porządku. Myślę, drodzy Państwo, że również i wy to dostrzegacie. Co się tak naprawdę dzieje tutaj? A nie dzieje się na Bliskim Wschodzie nic dobrego. Iran, i aktualnie powiedzmy rządzący, to nie bułka z masłem. Iranu sojusze z Rosją, z Jemenem. Iranu. Relacje z Koreą Północną w końcu z Chinami. Moim zdaniem są gwarancją tego, że jak na Iran ruszy mocno Izrael, to będzie z tego bardzo duża wojna. Pod warunkiem, że Iran nie zachowa się w jakiś sposób, nazwijmy to niesprowokowany. Co mam tu na myśli? Wielokrotnie Państwu mówiłem o tym, że Iran w mojej ocenie zachowuje wielką powściągliwość, ale ona jest warunkowana pewnego rodzaju ustaleniami z sojusznikami Iranu, m.in. także z Chinami. Zerknijmy teraz do wypowiedzi, którą tutaj przedstawia Reza Pahlavi, człowiek, który tę samą odezwę opublikował na serwisie X i tam ona ma 9 milionów wyświetleń. Niemniej nie ma tam napisów w języku Polskim. W związku z tym przedstawiam ten sam czy ten sam materiał tutaj z serwisu YouTube. I to ten fragment wypowiedzi, która trwa 4 minuty i 26 sekund. Ale zaczyna się to ten fragment cytatem, to jest trzecia minuta, dlatego mówię Wam nasi przyjaciele na całym Bliskim Wschodzie, nasz region zasługuje na dużo więcej. I zerknijmy o co tutaj tak naprawdę chodzi, o czym ten człowiek mówi. A potem przedstawię Państwu informację, choćby z Wikipedii. Jaką reprezentuje on rodzinę i dlaczego według Izraela może być właśnie dobrym kandydatem na poprowadzenie rządu tymczasowego? Bo o tym mówią już media w Izraelu, politycy w Izraelu i sam Reza, czy pan Reza Pahlavi. Posłuchajmy zatem. So I say to you, our friends across the Middle East. our region deserves so much better. But in order to succeed, First, this regime that has held us hostage for nearly half a century must go. The Middle East is all too familiar with turmoil and upheaval. So I know you might fear change will bring chaos, but fear not. We will not allow a power vacuum to follow the collapse of this regime. There is a vast coalition of patriotic Iranians. At home and abroad, ready to step in to serve our nation and make peace with our region. I have told my compatriots that I will do my duty. I will step forward at their call to oversee this peaceful transition to democracy and Iran's return to the community of nations. Peace is neither a relic of history nor a distant dream. It is a promise we owe to jest obiecań, który obawiamy sobie i naszym dzieciom. I razem możemy to reality. Zatem słyszeliście państwo? Wypowiedź niczym wypowiedź Benjamina Netanyahu naro do narodu Iranu, a wczoraj, czy dwa dni temu do narodu Libanu. Wypowiedź, z której wynika, że narodzie odpowiednio Iranu czy Libanu nie musi być u Ciebie wojna, może być pokój, ale potrzeba jest, aby ten reżim został zmieniony, więc pomóż nam w tym. Tego rodzaju, można powiedzieć, przekaz wybija, wybrzmiewa z, tych, z tego orędzia. Teraz zerknijmy do Wikipedii. Chodzi tu o dynastię Pahlawi. To ostatnia Persja, perska dynastia panująca w Iranie w latach 1925-1979. Jej założyciel Reza Shah Pahlawi obalił zasiadający wcześniej na perskim tronie ród Kadżarów. W 1941 roku przekazał władzę synowi, Mohammadowi Rezie Pahlawiemu. W 1967 roku Shah koronował na władczynię swoją małżonkę Farah Pahlawi, która od tamtego czasu panowała w Persji u jego boku. W czasie rządów dynastii nastąpiło zbliżenie Iranu z zachodem. Zapoczątkowano w tym kraju też głębokie przemiany polityczne i społeczne, cofnięte później w wyniku islamskiej rewolucji, irańskiej rewolucji islamskiej. Ostatni szach Mohamed Reza Pahlawi zmarł na emigracji w Egipcie. Po jego śmierci prezydentem, pretendentem do tronu ogłosił się jego najstarszy syn Cyrus Reza Pahlawi. Żona ostatniego szacha wraz ze swym z synem Cyrusem i jego rodzinę mieszkają w Potomac w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych. A tu zerknijmy na Wikipedię. Również macie tu Państwo informacje o tym wspomnianym Mohamadzie Reza Pahlavi. No, to jest przodek tego pana, którego widzieliście wcześniej w przemówieniu, które moim zdaniem otrzymał wprost z Tel Awiwu. Ale co tutaj jest interesującego? Mianowicie. Z upływem lat rządy Szacha coraz częściej były krytykowane za korupcję i brutalne praktyki założonej przez niego w 1957 roku tajnej policji. A więc z jednej strony mamy doniesienia oczywiście propagandowych mediów głównego nurtu, że zbliżenie z Zachodem, czytaj przypuszczam, to jest moja opinia, jednocześnie przypuszczenie, zbliżenie polegające na tym, że Iran był posłuszny woli deep state za Waszyngtonu. Tak co do kwestii monetarnych, finansowych, zadłużenia i kwestii dotyczących wydobycia i sprzedaży ropy naftowej. Ktoś, kto nie jest temu posłuszny i nie, jako państwo i nie bierze miliardów dolarów, bilionów dolarów kredytów od banków niby komercyjnych, za którymi siedzą, wiemy przecież, Deep State i RODY na literę R, to w tym państwie wprowadzana jest demokracja. Tak było w Libii, tak było w Iraku, nie będę może w tej chwili o tym się rozwodził, ale zwróćmy uwagę, Kogo tutaj Izrael chce posadzić? Przedstawiciela jakiej dynastii? Jeszcze raz czytam. Z upływem lat rządy Pachlawi coraz częściej były krytykowane za korupcję i brutalne praktyki założonej przez niego tajnej policji politycznej, Sawak. Takie jak na przykład wrzucanie ludzi do worków, w których kotłowały się oszalałe z głodu dzikie kocury albo jadowite węże. Przysporzyło mu to wielu przeciwników, zarówno w fundamentalistycznych środowiskach islamskich, jak i świeckich. W latach 60. i 70. nasiliła się działalność zbrojnej opozycji islamskiej i lewicowej. Licznie powstawały antyrządowe organizacje zbrojne, z których jedną z najsilniejszych była grupa ludowych Mujahedinów. Szach był też negatywnie postrzegany i kojarzony z dyktatorską władzą przez wielu mieszkańców innych państw. Jego wizyty w krajach zachodnich często spotykały się z protestami. I teraz, szanowni Państwo, tych skandali wokół tej tak zwanej dynastii Pachlawi jest więcej. Możecie je Państwo przeczytać, możecie o nich przeczytać. Osoby interesujące się tego rodzaju, powiedzmy, historią na pewno wiedzą i poradzą sobie z tym. Powiedzieć zatem, że ten człowiek, którego przed chwilą Państwo widzieliście, który twierdzi, że on stanie chętnie na czele tymczasowego rządu, Iranu aktualnie Reza Pahlavi tak się wypowiada, no to trąci ignorancją. Trzeba będzie powiedzieć jasno i to jest moja ocena sytuacji, że jest planowany przewrót. Tylko jeszcze raz podkreślam: pytanie, czy będzie udane, pytanie, czy nie będzie z tego duża wojna. Gdybym nie ktoś z Państwa zapytał, odpowiadam jednoznacznie: tak, będzie z tego duża wojna. Nie straszę. Przedstawiam wniosek z analizy. Poparty, sami Państwo widzicie, wieloma informacjami, materiałami, źródłami. Moim celem nie jest zasianie w, państwie, w Państwu, w Państwie, tak, w Was drodzy Państwo, niepokoju, tylko dzielenie się po prostu tym, jakie są wnioski z moich analiz. A te wnioski są tak, jak tutaj Państwu wskazuję. Oczywiście apeluję też, żeby nie wpadać niepotrzebnie w panikę. No, to są rzeczy, które musimy w jakimś sensie chyba przeżyć. Natomiast na pewno nie należy być bierny i robić to, co na nasze możliwości, czy na naszą, można powiedzieć, na naszą miarę możemy, aby się przygotować tak rzeczowo, tak finansowo, tak psychicznie, ale też aby wywierać wpływ. I to mam nadzieję również się dzieje gdzieś tam zakulisowo po opublikowaniu przeze mnie materiałów. Głęboko w to wierzę, że oglądają także to osoby z kręgów rządzących. Zatem jeżeli tak, to też mam nadzieję, że odpowiednie decyzje w kręgach rządzących zostaną podjęte, ewentualnie skorygowane. Bo nie może być tak, że przełożenie, które ma Deep State też na Polskę, na polskich polityków. A i przełożenie, które ma Bruksela na Polskie, to jest w zasadzie z punktu widzenia udziału w Polski w wojnie na Ukrainie i ewentualnego wsparcia, nie moim zdaniem, nie tych, co trzeba na Bliskim Wschodzie, no to jest w interesie jednych i drugich. Dlaczego? Możecie to Państwo sobie sami wytłumaczyć. Ja tylko w jednym zdaniu powiem. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to oczywiste. Wpychając kogoś do wojny z Rosją oprócz Ukrainy. Sytuacja jest taka, że Rosja będzie miała większe kłopoty niż ma dziś. Więcej siły i środków będzie musiała zaangażować. Mniej będzie mogła wesprzeć swoich sojuszników na Bliskim Wschodzie. Zatem Izraelowi i Ameryce będzie tam łatwiej rozprawić się i zrobić tam to, co chcą. Oczywiście Rosja ma sojuszników, takich jak Korea Północna, takich jak Chiny i nie tylko, które właśnie też będą w dylemacie. Kogo tutaj wspierać? Co postawić na szali, bo widzę, będzie widoczne, że konflikt się mocno rozwija. Jeżeli chodzi natomiast o Brukselę, to w mojej ocenie tutaj również są te środowiska opanowane przez siły, które rządzą w państwie na literę I. I to są środowiska zinfiltrowane, opanowane lobbystami, tysiącami działań, czy tysiącami lobbystów, którzy funkcjonują w Brukseli, którzy nie łudźmy się. Nie tylko zabiegają o interes finansowy dla formalnie reprezentowanych przez siebie koncernów, ale także o interes, który jest realizacją, ich doktryny politycznej, religijnej również. Ja nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast. Niemcy, moim zdaniem, odgrywają w tym też całkiem sporą rolę, ale pokazują, że odcinają się od Polski. Cały czas powtarzam Państwu, że dla mnie bardzo symboliczne jest to wprowadzenie kontroli na granicach i poszukiwanie przez Olafa Scholza kontaktu rozmowy z Władimirem Putinem, bo Niemcy być może zdają sobie sprawę, że jesteśmy w takim przedsionku Dużej wojny i tu nikt do końca nie wie, jak duże ładunki zostaną uruchomione, zrzucone i jeśli chodzi o broń nuklearną, to Niemcy być może mają się czego obawiać. Bo z ich strony analiza moim zdaniem też jest następująca. Wiedzą doskonale, że w razie chęci ukarania tym tego typu ładunkiem, no to nie będzie on zrzucany na przygranicza Białorusi ani na teren Ukrainy. Dlatego, że to może spotkać potem, yy, spowodować konsekwencje, chmurę chociażby, tak zwaną radioaktywną, która jeśli wiatr się zawieje, poleci w kierunku Rosji. Niemcy obawiają, obawiają się tego, że z drugiej strony, jeśli byłyby zachodnie rejony Polski, na przykład przedmiotem zainteresowania ładunków nuklearnych wysyłanych ze strony rosyjskiej, to tu wiatr może zawiać niedobrze, ale w kierunku zachodnim, czyli w kierunku też Niemiec. Wreszcie trzeba powiedzieć, Polska jest rozgrywana przez te siły międzynarodowe i w Brukseli, i w Berlinie, i w Waszyngtonie, i w Tel Awiwie, w sposób bardzo widoczny. A polscy, a politycy państwa polskiego nie przedstawiają się temu w żaden sposób, gdyż, no właśnie, nie są to polscy politycy. Teraz przejdę do ostatniego tematu. Huragan Milton na Florydzie. Uderzył on w wybrzeże Florydy jako huragan kategorii nie czwartej nie czy piątej, tylko trzeciej i potem stopniowo z każdym kilometrem słabł. Uderzył w zachodnie wybrzeże Florydy około godziny 20.30 w środę, 9 października. Konkretnie w Siesta Key koło Sarasoty. Uderzył, drodzy Państwo, z wiatrem o prędkości 205 km na godzinę, wpychając też na ląd Masę wody. Amerykańskie media informują o pierwszych, dwóch, ja już czytałem o ośmiu ofiarach śmiertelnych. Czerpiąc siłę z nadzwyczajnie ciepłej Zatoki Meksykańskiej, zanim dotarł do wybrzeży Florydy jako huragan kategorii trzeciej, Milton dwa razy zwiększył siłę do piątej. Ostatecznie nie uderzył w ląd w pobliżu gęsto zabudowanej tampy, jak się obawiano. Ale u wybrzeży Sarasoty nas jest taki, wyspie, na której mieszka około 5,5 tysiąca osób. I teraz co do kilku faktów, chcę tu, państwu coś, chcę tu Państwu przybliżyć. Otóż, po pierwsze, ewakuowało się ponad, grubo ponad milion osób. Huragan jednak zniszczył ponad setkę domów doszczętnie, a całe mnóstwo uszkodził. 3 miliony osób jest bez prądu. Wyobraźmy to sobie: ponad 3 miliony osób jest bez prądu. Istnieją tam w dalszym ciągu poważne niedobory gazu. Ponad 60% stacji benzynowych w rejonie tego huraganu, tego, tej trasy huraganu, czy w samej tampie nie miało paliwa, bo ludzie też przecież na to się rzucili, aby zatankować swoje samochody. Istnieją też obawy o dalsze powodzie, w związku z tym, że ta woda została wepchana i ona tam penetruje. Gubernator Florydy Ron DeSantis powiedział, że to, co się teraz wydarzyło, jeżeli chodzi o ten huragan Milton, to rzecz która nie wydarzyła się tam w ciągu ostatnich 100 lat. Mówi, tak, mówi również w ten sposób prezydent Joe Biden. Ale co ciekawe, Floryda jako stan jest zawsze dobrze przygotowana na tornada, na huragany. Mówiłem, wspomniałem tornada. Okazuje się, że było tam 19 tornad. 19 tornad. Wywołał ten huragan. Milton. I Gwardia Narodowa, czyli stanowe wojsko, powiedzmy, zostało oddelegowane w liczbie 9 tysięcy żołnierzy, aby pomóc w akcjach poszukiwawczych i ratunkowych. To tyle, jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o kwestię huraganu Milton. Wczoraj na ten temat też się wypowiadałem, zatem tylko awizuję dla osób, które nie miały okazji zapoznać się z wczorajszym wideo. Tam pokazywałem, powiedzmy, w ramach kategorii informacji o charakterze rozrywkowym, że istnieją poważne pytania o to, czy ten huragan nie jest wytworem umiejętności i technologii sterowanej przez człowieka. A teraz już na rozluźnienie ostatnia informacja. Otóż Rzeczpospolita 10 października donosi, że prezes PZU Ukraina odwołany w tle przemyt narkotyków. PZ, szef PZU Ukraina, Maciej Szyszko, stracił stanowisko po tym, jak Straż Graniczna Ukrainy wykryła w jego samochodzie narkotyki. Utraciliśmy zaufanie do tego menadżera, wyjaśnił PZU. No, trudno stwierdzić inaczej. Oczywiście można zadawać pytania, czy ten pan był znany z tego, że zażywał tego rodzaju wyskokowe substancje w samotności, czy może z kimś innym, prawda? Czy może było to jakimś dodatkowym ekipunkiem podczas imprez różnego rodzaju, prawda? Z uciechami. Widać jak zdeprawowana jest, drodzy Państwo, pewna sfera, mówię tu o celebrytach w Polsce i na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych. Nie komentowałem dla Państwa kwestii związanych z Puffem Dili, z różnego rodzaju celebrytami uwikłanymi w seks afery, często z niestety ofiarami w, post w postaci nieletnich. Ale na pewno jesteście Państwo tego świadomi. W Polsce 4000 taśm z afery podkarpackiej. Seks taśmy. Również tam były, czy brały w nich udział politycy, to po jednej stronie, ale po drugiej stronie, również osoby nieletnie. Czytam dalej tutaj publikacje. O sprawie pierwsze poinformowało PZ, Radio Z. Pardon. Według jego doniesień, prezes PZ Ukraina został odwołany w związku z wykryciem w jego samochodzie narkotyków. 5 października, na punkcie kontrolnym w uściługu ukraińska Straż Graniczna miała udaremnić próbę więzienia na teren tego kraju ponad 30 gram narkotyków. Wedle jej relacji, na samochód cudzoziemca zareagował pies służbowy Straży Granicznej. Podczas kontroli. Pod siedzeniem znaleziono trzy worki z substancjami podobnymi do narkotyków. Ekspresowa analiza potwierdziła, że w jednej z paczek znajdowała się amfetamina, a w dwóch pozostałych konopie indyjskie, poinformowała Straż Graniczna. Dodała, że z powodu wykrycia znamion przestępstwa określonego w artykule 305 Kodeksu Karnego Ukrainy, powiadomiła o odpowiednie organy ścigania. Zatem ciekawe, prawda? Drodzy Państwo, w tym materiale to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Polecam niezmiennie subskrypcję kanału. Udostępniacie Państwo też proszę ten materiał, jeśli uważacie, że treści tu są wartościowe swoim znajomym. Kłaniam się. Pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.